Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam sposób na biznes. Sposób na biznes, ponieważ mój znajomy kupił duże mieszkanie, w zasadzie taki apartamentowiec, przy samej plaży. Zainwestował swoje pieniądze, sprzedał wszystko, co miał w Australii, przeprowadził się tutaj i zrobił fajny biznes. Oczywiście to jest dopiero początek tego biznesu, ale ja już mam okazję Wam go pokazać, wyjaśnię Wam wszystko za moment. Zaczynamy! Ale słuchajcie, pierwsza i bardzo ważna sprawa. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, zapraszam Was do kliknięcia przycisku subskrybuj, zostawienia łapkę w górę, będziecie powiadomieni o nowych filmikach. Zaczynamy! Może mnie będzie słabo słychać przez moment, ponieważ jestem na samej plaży, a dzisiaj jest akurat bardzo wiecznie. Zresztą sami słyszycie fale, które uderzają tutaj o piasek. Słuchajcie, jesteśmy na samej plaży, jesteśmy w Bacong. Bacong to jest miejscowość zaraz koło Dumaguete. Bardzo mała miejscowość, bardzo turystyczna miejscowość i mojemu znajomemu udało się kupić tutaj apartamentowiec. Oczywiście apartamentowiec do remontu, zaraz Wam go pokażę, ale zobaczcie sobie, słuchajcie, na te widoki. Zobaczcie sobie na tą plażę. A apartamentowiec znajduje się dosłownie za mną. Czyli macie dosłownie w linii prostej jakieś 20 metrów do samej plaży, prywatnej plaży i co ciekawe, bardzo fajnej plaży w Bacong, bardzo blisko Dumaguete. Okej, słuchajcie, albo żeby tak mniej więcej nakreślić Wam całą historię. Troya, czyli właściciela tych apartamentowców, znam od bardzo długiego czasu. Razem graliśmy w Babingtona, razem graliśmy w bilarda, w różnego rodzaju sporty. Przyjaźnimy się po prostu razem. Teraz się ostatnio mniej widujemy właśnie dlatego, że on remontuje ten budynek, który jest za mną. Słuchajcie, on kupił ten budynek jakieś 6 miesięcy temu. Oczywiście jak już papiery wszystkie zostały zalegalizowane, wszystko zostało zrobione, zaczął się remont, bo ten budynek był w bardzo opłakanym stanie. Poprzedni właściciel za bardzo już nie dbał o to, to był Filipińczyk, który miał i tak inne swoje projekty i chciał to sprzedać. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli kupujecie na Filipinach, tutaj pamiętajcie, to jest bardzo ważna rzecz, bo ja wiem, że komentarze będą w ten deseń, że przecież nie możesz być właścicielem tego budynku. Natomiast tak, Troy ma żonę, Troy ma córkę wspaniałą, oni mają całą tutaj rodzinę i to jest oczywiście zapisane na żonę albo ewentualnie na córkę. Ale dodatkowa rzecz, którą możecie zawsze zrobić, jeżeli boicie się dalej, że wasza małżonka w jakiś sposób was oszuka, co jest dla mnie dziwne, niezrozumiałe, możecie tak samo zrobić listę ziemi, tego budynku, tego terenu od swojej współmałżonki na kolejne 25 lat, a później to przedłużyć na kolejne 25 lat, więc tak czy inaczej jesteście chronieni prawnie. I tak przeważnie to właśnie osoby tutaj robią na Filipinach, obcokrajowcy. Co, słuchajcie, jest bardzo interesujące, bo zaraz wejdziemy do środka. Ledwo co otworzył, ledwo co wyremontował większość tych mieszkań. Chciał to zrobić jak najszybciej, no bo oczywiście, słuchajcie, to chodzi o kwestię finansową. Jeżeli czym dłużej zwlekacie z tego typu projektem, pieniądze Wam przepadają, bo ludzie chcą wynajmować tego typu mieszkania. Do ceny i tego, jak wygląda, przejdziemy za moment. Natomiast słuchajcie, zwróćcie uwagę na to. W tym budynku znajduje się 8 tak jakby małych apartamentów, które można wynająć miesięcznie, dziennie, na jaki okres tak naprawdę chcecie. Ceny są naprawdę bardzo przystępne. Natomiast tutaj jeszcze co jest ciekawe, macie ten rooftop, który jest u góry. On jest praktycznie do rozwalenia i przebudowania i tam można wybudować kolejne bardzo fajne mieszkanko, które najprawdopodobniej Troy, przynajmniej ja mu tak to doradziłem, żeby wykorzystał dla siebie. I tam sobie zrobił z dużym tarasem fajne mieszkanie dla siebie, a nie korzystał z tego mniejszego, no bo oczywiście on ma rodzinę. A te na pierwszym i drugim piętrze, albo inaczej, na parterze i na pierwszym piętrze zrobił tylko i wyłącznie na wynajem. I jak pewnie zwróciliście uwagę, jeszcze nie wszystko jest skończone. W zasadzie naprawdę on jest chyba dopiero w połowie drogi, żeby to wszystko skończyć. Natomiast dlatego przyjechałem dzisiaj, ponieważ okazało się, że jedno z tych mieszkań, jedno z tych apartamentów jest do wynajęcia, jest wolny, więc można po prostu go zobaczyć. W zeszłym tygodniu wszystko było zajęte. Pokażę Wam jeszcze, słuchajcie, okolice, jak tutaj wygląda, żebyście zrozumieli mniej więcej ten klimat tutaj panujący. Stoimy teraz, słuchajcie, na prosto do wjazdu. Tam jedziecie prostą drogą i w lewo i wyjeżdżacie jakieś 100 metrów dalej na drogę główną, więc nie ma żadnego hałasu, jeżeli chodzi o ruch uliczny. Mieszkania do wynajęcia są tutaj po lewej stronie. Tutaj macie plażę, prywatną plażę. I teraz tak, ta plaża tak samo przynależy do tych mieszkań, ponieważ to jest jako jeden teren liczone i ten cały teren kupił. Oczywiście on nie może kupić terenu plaży, natomiast tu jest po prostu powiedziane tak, że tutaj i tak niczego nikt już nie wybuduje, więc macie widok prosto, słuchajcie, z pokoju na naprawdę palmy, kokosy i super odpoczynek. Dla tych osób, które po prostu chciałyby sobie codziennie popływać, albo chciałyby sobie codziennie, nie wiem, przejść na plażę, no to chyba już bliżej miejsca nie znajdą, bo to jest naprawdę idealnie bezpieczny dystans, który można mieć. Dobra, teraz przejdźmy, słuchajcie, do jednego z tych apartamentowców, wam pokażę coś więcej i jak one wyglądają. Na pewno będziecie ciekawi tego. Ok, słuchajcie, a więc jesteśmy na tarasie. To jest jedyny apartament, który jest w tym momencie do wynajęcia wolny. To jest takie, powiedzmy, można powiedzieć studio. Ok, wchodzimy do środka. Jak widzicie, widok prosto na plażę, dosłownie, na swój skuter, na swój samochód, bo tutaj będzie zrobiony parking. Parking będzie zrobiony po prawej stronie, żeby nie blokować wam tego widoku wspaniałego. Oczywiście cały ogród będzie wyremontowany, to wszystko jest w planach. Ja po prostu wam pokazuję, co udało mu się zrobić do tej pory, bo naprawdę, no, słuchajcie, ja to widziałem wcześniej, to naprawdę to było tutaj, no, wszystko było do przemalowania, wszystko było praktycznie do przebudowania. Była tylko i wyłącznie konstrukcja budynku i były okna. No i to trzeba było wszystko po prostu zrobić od nowa. Kolejna rzecz, sofa, stoliczek, lodówka, duża normalna lodówka, kuchnia do gotowania, telewizor brand new. Oczywiście każdy z tych pokoi ma internet i to jest tak samo internet wliczony w cenę. Teraz przechodzimy dalej, słuchajcie, tutaj jest tak, łazienka, normalna łazienka, to co ważne, no to jak widzicie macie tak samo ciepłą wodę. Ciepła woda, słuchajcie, jest bardzo ważna. Wiem, że są też zdania na temat tego bezpieczeństwa tych podgrzewaczy elektrycznych, natomiast jeżeli się kupuje dobrej klasy podgrzewacze, nie ma z tym żadnego problemu. No i tutaj, słuchajcie, taka sypialnia mała, oczywiście z tyłu, tam macie salon, i tak to jest akurat skonstruowane. Oczywiście klimatyzacja tak samo, wiatrak dodatkowo. To zostało troszeczkę przebudowane, bo to chyba było inaczej wcześniej w planach. Natomiast mi się to bardziej podoba, no bo rzeczywiście wolałbym mieć na przykład tutaj sofę, oglądać telewizję i oglądać sobie z widokiem na morze i na plażę. Naprawdę, słuchajcie, ja sam się zastanawiałem nad tym, żeby tutaj coś takiego na przykład nie wynająć, bo jest, no, po prostu weekendowo nawet by nam się opłacało, żeby tutaj przyjeżdżać. Tutaj z tyłu jeszcze macie drugie wyjście, bo też można wyjść, słuchajcie, z zewnątrz, tylko tutaj oczywiście, słuchajcie, tak jak widzicie, jest duży jeszcze bałagan, jest pralnia taka zrobiona, tutaj są sąsiedzi, tutaj jest jeszcze dirty kitchen. Tak jak mówię, to jeszcze wszystko nie jest skończone. W tym momencie osoby, które wynajmują te apartamenty, to są, słuchajcie, osoby, które no, na szybko szukały czegoś do wynajęcia i tak czy inaczej, jak już były pomalowane, chciały to wynająć, bo cena jest naprawdę bardzo fajna. Cena z tego, co kojarzę, na dzień dzisiejszy za miesięczny wynajem tego apartamentu to jest 16 tysięcy peso. 16 tysięcy peso, widzicie to na dzień dzisiejszy, ile to jest na dzień dzisiejszy pod spodem. Dobra, słuchajcie, a teraz idziemy sobie na górę, bo muszę wam pokazać widok stamtąd, bo to też jest ciekawa akcja. Ogólnie tutaj, jak widzicie, jest bardzo dużo liści wszędzie, ale to jest spowodowane tym, że no jest bardzo dużo drzew naokoło i akurat te liście teraz w porze suchej bardzo lubią spadać. Tutaj są kolejne apartamenty, one są troszeczkę większe, ale niestety wszystkie są wynajęte, więc nie jestem w stanie wam tego pokazać. Natomiast przejdziemy się na samą górę, bo mi osobiście podoba się potencjał tego miejsca. Oczywiście ta chatka jest całkowicie do zburzenia. Jak widzicie, tam więcej jest dziur niż połaci dachowej. Tutaj są jeszcze takie jakby doświetlacze z łazienek na piętro poniżej. Bardzo dużo liści, bo napadało ostatnio. No i widok na plażę. Widok na prywatną plażę. No i słuchajcie, w takiej okolicy, tak blisko plaży, prywatnej plaży, naprawdę bardzo ciężko znaleźć mieszkanie. Tutaj dosłownie parkujecie samochód i idziecie na plażę. Jesteście na samej plaży. Dlatego wam pokazuję te mieszkania. Nie to, że potrzebuję jakoś, bo ja na tym tak naprawdę nic nie zarabiam. Ja po prostu chcę pokazać mieszkania mojego znajomego do wynajęcia, bo może akurat kogoś z was to zainteresuje. Wiem, że jest bardzo dużo osób, które właśnie takiej natury, takiej bliskości z wodą potrzebują, bo dużo moich znajomych, którzy mieszkają tutaj na Filipinach, sami się zastanawiali, czy tutaj się na przykład nie przeprowadzić, tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć właśnie tą plażę pod samym nosem. Ja pewnie, gdybym miał plażę tak pod samym nosem, codziennie bym pływał. To by było mur beton, codziennie bym pływał, bo nie muszę nigdzie dojeżdżać. Nie marnuję tego czasu na dojazd. Idę sobie, pływam. Tak samo oczywiście mógłbym tutaj trzymać swój sprzęt nurkowy, iść nurkować tutaj w Bacong. Są naprawdę bardzo, bardzo fajne nurki. Oczywiście nie są to takie nurki, nie jest to takie miejsce typowo taki spot pod nurkowanie, natomiast tutaj spokojnie też można swoje znaleźć. Ja już się osobiście, słuchajcie, nie mogę doczekać, żeby zobaczyć to miejsce w całej okazałości, czyli na zasadzie, że będzie wszystko gotowe, wszystko wymyte, wszystko wysprzątane i przemalowane, bo naprawdę będzie to mega, mega miejscowa. Już się zresztą umawiamy tutaj z Trojem i z jego żoną, że musimy tu przyjechać z Emilią kiedyś, odpocząć sobie na plaży, zrobić jakiegoś grillka i posiedzieć, bo mi się osobiście bardzo podoba. Dzisiaj, tak jak mówię, jest bardzo wiecznie, więc słychać te fale, co nie jest taką regułą, żeby tak było codziennie oczywiście. Natomiast co do samego jeszcze morza i plaży, jak pewnie zwróciliście uwagę, to jest ciemny piasek i to też jest, słuchajcie, normalne. Na całej wyspie Negros, praktycznie na całej wyspie Negros jest ciemny piasek wulkaniczny, więc ta woda też wygląda tutaj tak na początku bardzo mętna, bo ten piasek się po prostu miesza cały czas i ta woda wygląda jakby na taką brudną, ale ona oczywiście brudna nie jest. Jeżeli byście tylko i wyłącznie odpłynęli parę metrów dalej od brzegu, to byście już zobaczyli koralowce, zobaczyli inne rzeczy, no i przejrzystą wodę. A tutaj po prawej stronie, słuchajcie, znajduje się jeszcze taki stary port, z którego rzadko kiedy korzystają i pierwszy raz tutaj widzę akurat duży statek zaparkowany. No i są takie małe, większe, średniej wielkości łodzie rybackie. Oczywiście, słuchajcie, gdyby ktoś był zainteresowany tego typu mieszkaniami w Bacong, w Dumaguete, blisko Dumaguete, na wyspie Negros Oriental, wszystkie dane kontaktowe zostawiam poniżej. Czyli numer telefonu, adres e-mailowy, adres fanpage'u, przez którego możecie się skontaktować i to wynająć. To nie jest żaden system zarobkowy dla mnie, wręcz przeciwnie, po prostu chcę pomóc znajomemu, bo uważam, że naprawdę te apartamenty tutaj, porównując je do innych apartamentowców, mają naprawdę bardzo duży potencjał. I lokalizacja, ta cisza i bliskość tego morza jest po prostu rewelacyjna. A jesteście naprawdę bardzo blisko Dumaguete, bo na zakupy do centrum handlowego jechalibyście w 10-15 minut maksymalnie. Słuchajcie, teraz jeszcze powinniśmy podyskutować o jednym bardzo ważnym temacie. Czy łatwo jest znaleźć tego typu inwestycje na Filipinach? Słuchajcie, no jeżeli ktoś szuka, no to znajdzie. Natomiast tutaj, jeżeli można by powiedzieć, moje 8 lat doświadczeń na Filipinach, w tym rejonie Dumaguete, Sikihor, czasami zdarzały się takie perełki, że można było kupić coś takiego. Właśnie, to już nawet nie mówię o lokalizacji, ale na przykład bardzo fajny budynek, duży, który mógłby posłużyć jako dodatkowe apartamenty do wynajęcia, na przykład 3-4. Tak dużego jeszcze o tym nie słyszałem. Słyszałem oczywiście o na przykład dużo większych apartamentowcach w lepszym standardzie, ale oczywiście cena była 4 razy, 5 razy większa niż ten. Ten naprawdę tylko i wyłącznie dlatego był w tak dobrym stanie, bo właściciel chciał to sprzedać bardzo szybko. Ten apartamentowiec poszedł tak szybko, słuchajcie, udało się to zrobić z kilku bardzo ważnych względów. Po pierwsze, właściciel chciał go sprzedać bardzo szybko, szukał na konkretną osobę, nie chciał negocjować ceny, po prostu ktoś to kupuje, może na tym robić biznes. I mój znajomy zaryzykował, kupił to i jest naprawdę, słuchajcie, zadowolony, bo naprawdę, słuchajcie, zaczęło to bardzo szybko przynosić konkretne pieniądze. Zresztą sami możecie sobie policzyć, jeżeli macie 7 apartamentów do wynajęcia, bo 8 jest ich i razy 16 000 peso miesięcznie, całkiem niezła kasa, jako na emeryturę na Filipinach. Kolejna sprawa, słuchajcie, to to, że apartamentowiec był w bardzo złej kondycji. Nie dało się tak po prostu tutaj wynająć żadnych mieszkań, tak po prostu z ulicy, bo no, trzeba było je wyremontować. Trzeba było przemalować, trzeba było kupić gdzieniegdzie jakieś nowe meble, no ale oczywiście to jest, słuchajcie, inwestycja. Nie da się zrobić nic za darmo. Trzeba zainwestować pieniądze, żeby później po prostu mieć z tego pieniądze. A, no i słuchajcie, jeszcze zapomniałem powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, bo my widzieliśmy tylko i wyłącznie to mieszkanie na parterze. Natomiast te u góry, tak jak widzicie, każdy ma jeszcze swój taki prywatny taras. Oczywiście te na dole też mają, tylko że to jest tak jakby jeden połączony taras. Najprawdopodobniej można to normalnie przedzielić i każdy tarasik ma swoje tak samo wejście dodatkowo. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem. Można sobie siedzieć, pić kawkę, palić papieroska na zewnątrz. Tak jak widzicie, Troj tam akurat dalej montuje jakiś internet, coś tam zmienia, kombinuje, bo niestety, słuchajcie, no myślałem, że przeprowadzę z nim jakiś drobny wywiad, natomiast on jako właściciel tych apartamentowców cały czas ma zamieszanie, bo bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi, pyta się o różnego rodzaju rzeczy. Później dodatkowo dodatkowo ma kolejne wiadomości, kolejne rzeczy musi odpisywać i takie trochę zamieszanie. Przepraszam je najmocniej, ale trudno. No, następnym razem zrobimy z nim wywiad, jak będziemy tutaj z Emilią i z Krystyną. No więc słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję Wam bardzo za wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy takie odcinki Wam się podobają. Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, zostawcie je w komentarzach. Bardzo chętnie na nie odpiszę, a odpisuję ostatnio bardzo szybko. Mam troszkę więcej czasu na te komentarze od Was. Dziękuję jeszcze raz, no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!